Mieliście już delikatną zajawkę, jeśli chodzi o Honora 8X i wiecie, że będzie konkurs i ktoś zostanie jego posiadaczem. Oczywiście nie tego, który ja testuję, tylko nowej sztuki. O konkursie powiem w zasadzie może na końcu filmu, bo teraz opowiem Wam trochę o tym, co jest przedmiotem tego konkursu i o samym telefonie, który zrobił na mnie, już od razu powiem na samym początku, bardzo dobre wrażenie. Słuchajcie, sam telefon jest z półki średniej cenowej, może nawet niższej cenowej, ceny aktualną zawsze znajdziecie w opisie filmu. No i ja również ten telefon oceniam przez pryzmat tej ceny. Flagowce potrafią kosztować 4, 5, a nawet 6 razy więcej niż ten telefon. A tutaj za tą cenę naprawdę wypas. Pierwsza rzecz to samo urządzenie, które po wyjęciu z pudełka robi naprawdę fantastyczne wrażenie. Jest to duży telefon, 6,5 cala wyświetlacz. Jak widzicie, w wyświetlaczu bardzo, bardzo wąziutkie rameczki. Jest to zrobione idealnie i robi piorunujące wrażenie. Również piorunujące wrażenie robi tył telefonu. Mój akurat przyszedł do mnie w kolorze niebieskim, ten testowy. Ja do tego niebieskiego mam wielką słabość. Każda osoba, która miała możliwość się zapoznać z tym telefonem w momencie, kiedy ja robiłem jego testy, również była pod naprawdę dużym wrażeniem tego jego koloru, jego wykonania, jego solidności tak naprawdę, bo nie ma tutaj absolutnie żadnych zastrzeżeń co do zastosowanych materiałów, jakości wykonania. To wszystko jest na naprawdę wysokim poziomie, na poziomie flagowca. Słuchajcie, do wyświetlacza jeszcze wrócę. 6,5 cala, jak mówiłem, wyświetlacz można powiedzieć całkowicie bezramkowy, wyświetlacz z noczem, ten nocz możemy ukryć, jeżeli mamy takie życzenie. 2340x1080, czyli rozdzielczość przyzwoita, współczynnik proporcji tego ekranu 19,5:9, 396 punktów na cal i chroniony jest on szkłem rysoodpornym Gorilla Glass 3. Ma on również naklejoną folię dobrze wyglądającą, czyli nie musimy jej zrywać zaraz po nabyciu telefonu. Daje ona nam dodatkowe drugie życie, jak gdyby, tego wyświetlacza. Jeżeli nam się ta folia zniszczy, zrywamy ją i mamy piękny, nowy, czyściutki, piękniutki wyświetlacz. W zestawie oprócz samego telefonu otrzymujemy pokrowiec. Pokrowiec silikonowy, który nie burzy wyglądu tego telefonu. Również pokrowiec silikonowy zabezpieczy nam moduł aparatu delikatnie wystającego. Oprócz tego silikonowego pokrowca oczywiście jest dokumentacja, są narzędzia, jest stosowny kabel USB, który będzie służył do ładowania i do synchronizacji. Niestety kabel USB w formie macie micro USB, nie mamy USB typ C, szkoda, ale dla niektórych jest to zaleta, dla niektórych jest to wada. Kolejnym elementem jest również ładowarka tego telefonu, 5V 2A. I zrzućmy okiem na złącza, do dołu mamy złącze na zestaw słuchawkowy, złącze, tak jak już powiedziałem, micro USB, mamy głośnik grający bardzo przyzwoicie, no może bez jakiejś większej petardy, ale jak na tą klasę cenową to jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Strona prawa to zestaw przycisków, zasilanie, regulacja głośności i strona lewa jest to szufladka, do której będziemy wkładali dwie karty SIM, jest to wersja dual SIM oraz możemy również rozszerzyć pamięć telefonu. Ten, który ja mam testowy, jest to telefon wyposażony w 4 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 128 GB dla użytkownika. Naprawdę potężna ilość pamięci w telefonie, cały czas podkreślam to, za bardzo rozsądne pieniądze. Oczywiście jest również dostępna na rynku wersja z 64 gigami. Sam telefon napędzany jest procesorem Kirin 710, AnTuTu Benchmark 138507, Geekbenchmark sami widzicie. Nie mam zastrzeżeń co do wydajności. Oczywiście nie jest to wydajność najnowszych, najdroższych flagowców, ale w połączeniu z tym wyświetlaczem, z tą ilością pamięci, nie ma problemu. Wszystko działa naprawdę szybko, błyskawicznie. Jeśli byście się obawiali, że kupujecie telefon tańszy i będzie on zamulony, to tutaj ja tego nie potwierdzę. Wszystko działało jak najbardziej przyzwoicie. Tyle telefonu znajdziemy moduł aparatów fotograficznych. Jak już mówiłem, delikatnie wystający. Moduł główny to jest 20 megapikseli, światło 1,8, ogniskowa 27 mm. Plus mamy drugą matrycę 2-megapikselową, która będzie nam służyła do odwzorowania głębi ostrości. Również na tyle znajdziemy czytnik odcisków palców. Działa wyśmienicie, super mega szybko, tak jak to telefony chińskiego producenta już nas przyzwyczaiły. No, na pewno jest są to najszybsze czytniki na rynku. Mamy również możliwość uruchomienia opcji Face Unlock, czyli możemy swoją twarzą odblokowywać telefon i ta opcja też działa bardzo poprawnie. Niezależnie od warunków oświetleniowych działa to dość przyzwoicie i też byłem zaskoczony, że
jest to realizowane w taki sposób. Jego, można by powiedzieć, skuteczność oceniam na 90, a może nawet ponad 90% pozytywnych rozpoznań twarzy. Oczywiście nie jest to zabezpieczenie najlepsze, jakie możemy sobie wymarzyć. Dużo bezpieczniejsze przypuszczam, że jest to, jeśli chodzi o odcisk palca, ale miejmy świadomość, że możemy sobie to uruchomić i tak telefon również możemy w wygodny sposób odblokowywać. Przejdźmy teraz do aparatu, bo również Honor jest znany tego, że teraz bardzo mocno wszedł i dopracował system aparatów fotograficznych i nie inaczej jest w tym przypadku. Również jak na tą półkę jest bardzo, bardzo, bardzo przyzwoicie. Sam interfejs stosunkowo prosty. Kilka podstawowych trybów. Przysłona nocne. W trybie przysłona sami możemy sobie wyregulować no taką, można powiedzieć, że wirtualną przysłonę, bo ona nie jest fizycznie zmieniana faktycznie na aparacie, ale możemy sobie regulować i w tym sposobem regulować rozmycie tła. Mamy tryb nocny, bardzo przydatny, faktycznie działający i polecam zdjęcia w nocy robić w trybie nocnym, bo wychodzą sporo, sporo lepiej właśnie korzystając z tego rozszerzenia. Tryb portretowy, tryb zdjęcia i najważniejsza rzecz w trybie zdjęcia, tryb AI, czyli sztucznej inteligencji. Co najważniejsze zdjęcie, które zrobimy z tym trybem AI, później podczas edycji możemy jak gdyby przywrócić do opcji takiej, której ten AI nie jest wykonany. Ja zrobiłem sporo zdjęć, zresztą za chwilę je zobaczycie i głównie robiłem je z AI. Te zdjęcia również będziecie mogli sobie zobaczyć, one będą zlinkowane w opisie filmu, gdzie żeby zobaczyć sobie oryginały, jak one wyglądają na waszym ekranie. Tryb filmowy i tryb więcej, jak widzicie, kilka dodatkowych trybów, które będą mogły nam wspomagać to, żeby te zdjęcia były ciekawe, interesujące i przede wszystkim dobrej jakości. Podstawowe informacje, podstawowe tryby również ustawień są dostępne, tak więc myślę, że w tym zagadnienie nie będę się zagłębiał, bo pewnie jest ono dla Was znane. Teraz przejdę do samych zdjęć. Słuchajcie, i tutaj też jest bardzo miłe zaskoczenie. Wychodzi to naprawdę, naprawdę świetnie. W dzień przy pełnym słońcu, gdzieś tam w pomieszczeniach zamkniętych ze sztucznym oświetleniem nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń, wychodzi to bardzo dobrze. W momencie, kiedy będziemy robili zdjęcia nocne, zalecam Wam stosowanie trybu nocnego, bo naprawdę robi on roboty, jak się to mówi. Oczywiście musimy wtedy wykazać się nieco większą cierpliwością, musimy spokojnie stanąć, zaczekać, bo to zdjęcie będzie się wykonywało 5-6 sekund, ale daje to naprawdę fajne efekty i no, znacząco, znacząco polepsza jakość tego, co zostanie zarejestrowane. Tak jak powiedziałem, tryb AI mocno podbija kolory, wygląda to zazwyczaj fajnie, w większości przypadków wygląda to interesująco. Ludzie lubią właśnie takie nieco przekolorowane zdjęcia i ten tryb AI właśnie tak nam dobierze ze względu na to, co będziemy fotografowali, parametry ekspozycji, żeby te zdjęcia wyglądały fajnie. Tak jak mówiłem, możemy je potem w trybie edycji również odpowiednio wyedytować, tak żeby dojść do tej surówki, która nie była upiększona właśnie przez zastosowanie dodatkowego trybu. Na pokładzie mamy Androida 8.1, do nakładki też nie mam żadnych zastrzeżeń, wszystko działa bardzo, bardzo szybko. Wbudowany jest moduł NFC, bo wiele osób, kiedy Wam prezentowałem ten telefon, wspominało, że wszystko fajnie, pięknie, ale czemu nie ma NFC? No to jest NFC, możemy wykorzystywać ten telefon właśnie do tego, żeby regulować z jego pomocą swoje rachunki, czyli po prostu płacić zbliżeniowo. Kolejny element istotny to bateria, 3750 mAh, potężny bateria i faktycznie starcza na bardzo, bardzo długo. Myślę, że mało wymagający użytkownik mógłby z tym telefonem wytrzymać ze 3 dni, normalnie korzystający bez problemu 2, a dla hardkora, który katuje telefon przez większość dnia, i tak ta bateria co najmniej na ten jeden dzień wystarczy, tak więc również tutaj ten aspekt bardzo, bardzo pozytywny. W zestawie ładowarka 5V 2A, tak więc nie ma tutaj szybkiego ładowania. Chwilę czasu będziemy musieli poświęcić, żeby całkowicie rozładowaną baterię naładować, ale tak jak powiedziałem, starczy ona na bardzo, bardzo długi okres czasu. Do łączności mamy moduł Bluetooth 4.2 wyposażony w aptX, tak więc to jest też istotna kwestia dla osób, które już używają słuchawek bezprzewodowych bluetoothowych, bo ten aptX naprawdę polepsza nam znacząco jakość reprodukowanego dźwięku na słuchawkach. Reasumując, to jest chyba pierwszy Honor, który był u mnie na testach i jestem bardzo, ale to bardzo pozytywnie zaskoczony tym telefonem. Myślę, że jest to rewelacja
relacyjny stosunek ceny do jakości, do oferowanych możliwości, jakie daje nam to urządzenie. Możecie go spokojnie brać pod uwagę w swoich decyzjach zakupowych i na pewno nie będziecie rozczarowani, bo w tych pieniądzach trudno znaleźć na rynku coś, co będzie funkcjonowało lepiej. Wracam teraz, słuchajcie, do konkursu. Skoro już wiecie, jak ten telefon się przedstawia, jak ja go znajduję, to może zechcecie wziąć udział w konkursie. I tutaj, żeby było stosunkowo prosto, nie chcę mówić o szczegółach tego w filmie, z tego względu, że ten konkurs będzie pewnie trwał czasowo, to odsyłam Was do linku, który będzie w opisie filmu. Jak rozwiniecie opis filmu, to tam będzie konkretnie link o konkursie. Tam przeczytacie, co należy zrobić, jak należy zadziałać, żeby wziąć udział. I potem również w tym linku, jeżeli już konkurs zostanie zakończony, ja Was poinformuję, że już jest zakończony, telefon został rozdany, żeby też później, bo czasami jest tak, że ktoś ogląda po roku film i chce nadal brać udział w konkursie, a tu nie ma takiej możliwości, bo on się już dawniej zakończył. Tak więc wszystkie szczegóły odnośnie tego, jak wziąć udział w konkursie, znajdziecie w linku w opisie filmu. No i zachęcam do wzięcia udziału właśnie w tym wydarzeniu, w tym konkursie, aby stać się właścicielem takiego pięknego telefonu. Słuchajcie, zachęcam Was do komentowania, szczególnie jak jesteście użytkownikami tego telefonu. Napiszcie, jak on się u Was wpisuje w dłuższej perspektywie czasu. Bym powiedział, że to jest taki Xiaomi killer, naprawdę. Robi naprawdę, naprawdę dobrą robotę. Zachęcam Was do oceny filmu, zachęcam Was do subskrypcji kanału, jak i do odwiedzania strony testhub.pl.